Witaj Rok, witajcie wszyscy inni, którzy oglądacie ten filmik. Ten filmik jest oczywiście odpowiedzią na manifest Roka. Trudno mi się z tobą, Rok, nie zgodzić, jeśli chodzi o odpowiedzi wideo, że to jest bardzo ciekawe i na pewno bardziej można zwrócić na to uwagę niż na zwykły komentarz, który naprawdę gdzieś tam ginie. Ja widzę sama, odpalając jakiś filmik, chociażby u JJ Jokera, obejrzę 5 minut, patrzę, już jest 700 komentarzy. Nikt tego nie przeczyta tak naprawdę. Odpowiedzi wideo są jak najbardziej fajne, ale moim zdaniem odpowiedzi wideo też jak na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, mają minusy, mają sporo też minusów. I na pewno na początek jakiś swojego vlogowania, swojej, że tak powiem, kariery na YouTubie, znaczy no wiadomo, kariery, no. Nie jest to najlepszy sposób. Ja sama widziałam po sobie, jak dodałam odpowiedź wideo na filmik Roya, miałam po prostu masę komentarzy hejterskich i ja byłam na to gotowa, jak najbardziej. Ja to sobie przyjęłam, nie ukrywam, że komentarze wykasowałam i spoko tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, z racji tego, że ja mam 23 lata, jakby nie patrzeć. I zdaję sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. Ja jestem na kierunku praca socjalna, trochę się na tym znam. Czyli nie jestem jakąś wielką mistrzynią, nie? I wiadomo, nie wiem wszystkiego. Ale mniej więcej wiem, o co chodzi. I tak na pewno na początku trzeba się przygotować dla hejterów. I ja w hejterach widzę po prostu ludzi, którzy zazdroszczą. To są naprawdę ludzie, którzy zazdroszczą. Są to... Powiem szczerze, że chyba się spotkałem chyba tylko z dwoma hejterami, którzy gdzieś tam mieli swoje filmiki w internecie, którzy gdzieś się pokazali. Zazwyczaj są to osoby, które nie kręcą vlogów, nie pokazują swojej twarzy, więc najłatwiej jest im kogoś zjechać. Wiadomo, odpowiedzi wideo są promowaniem. Jest to fajna promocja z racji tego, że można zyskać widzów. Ale w momencie, kiedy jakiś filmik zdobywa widzów, jeszcze tak naprawdę nie daj Boże, żeby jakieś było nawiązanie czy komentarz od osoby, do której to jest odpowiedź wideo, czyli na przykład od ciebie, od Roya, od nie wiem, JJ Jokera, kogokolwiek, to znowu hejterzy. Znowu. I znowu jest jechanie. I wiadomo, możliwość wypowiedzi, to samo, wszystko ok, znowu ludzie jadą. Także na pewno dodając odpowiedź wideo, jak na razie trzeba się... liczyć z dużą liczbą hejterów. Ja powiem szczerze, długo myślałam nad tym, czy dodać tą odpowiedź, czy nie. Nie ze względu na hejterów, tylko po prostu zastanawiałam się nad tym. I dzisiaj tak sobie weszłam Rok w twoje, w ten odpowiedzi wideo na ten filmik. Tam jest parę filmików i tak sobie odpalałam każdy jeden. I po prostu... Znowu to samo. Po raz kolejny to samo. Ludzie jadą, jadą, jadą. Ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że pokazanie swojej twarzy... to jest... To nie jest tak naprawdę jakaś bardzo prosta rzecz. Siąść, włączyć kamerę, nagrać filmik, wrzucić w Leta. Te filmiki mogą być 500 razy przerabiane. Cholera wie, co z nimi może być robione. Każdy może z tym robić, co chce. I każdy z nas... ma tego świadomość. Ale tak naprawdę nie jest łatwe pokazanie siebie pierwszy raz. I co po niektórzy tego nie rozumieją, ale... No moim zdaniem ogólnie idea jest świetna, no natomiast polski YouTube jeszcze chyba nie jest na to do końca gotowy. Fajnie, że staje się coraz bardziej gotowy, to mi się bardzo podoba. Właśnie rozwój YouTube'a, rozwój vlogerów, że naprawdę można usiąść i posłuchać ludzi, którzy ciekawie mówią. Nieważne, czy mają widzów 5 czy 5 tysięcy. Nieważne, ważne, żeby mówili ciekawie i żeby fajnie się ich oglądało. Także ja jak najbardziej podpisuję się pod twoim manifestem, jeśli chodzi o odpowiedzi wideo. Ja czasami, znaczy czasami mi się zdarza je robić. Czasami gdzieś tam je wrzucę. Tylko... Jeżeli chodzi o osoby, które dopiero zaczynają, to ja... Cóż... Znaczy, polecam od tego nie zaczynać,
A jeżeli już się zdecydujecie, żeby zacząć od odpowiedzi wideo, przygotujcie się na niemiłe komentarze. I nie bierzcie ich do siebie. To jest po prostu zazdrość. Pozdrawiam, Kila.